Ja odliczam, na hasło bungee się tylko przechylasz jak ścięte drzwi. O kurwa! Na hasło bungee lecisz. O kurwa! 3, 2, 1, bungee! O kurwa! Siemaneczko ziomeczki. Siemaneczko ziomeczki, bardzo serdecznie witam was na dzisiejszej transmisji na żywo. Tak jak obiecałem, jest dzisiaj ten JRL. Miał być jeszcze Kaleson i Mork, ale się wyjechali na nas. Zobaczycie gdzie jedziemy. Zobaczycie gdzie jedziemy. Myślę, że będziecie zadowoleni. Najpierw to jedziemy na jedzenie, bo jestem głodny jak chuj. No. Dzisiaj w ogóle jedziemy na pasiebusa sobie zjeść. Ja lubię pasiebusa. Chociaż nie wiem często. U mnie w głowie to jest chyba nic. Tylko i wyłącznie mak. Nic więcej. Tobie w głowie inną kutasy. Co? Tobie kurwa w głowie właśnie kutasy. Zboczony dziadku. Dziadziu już lubi dupkę i cecuszki. Dobra, no nie, no kurwa. Co? Się piłuje do mnie Julio Mendoza jebany. Po co? No kurwa mu schowałem to. Bo dał mi zegarek, jak wszedł na trening. No i ja kurwa wychodziłem. A co, Rolexa tego czy co? Tak, no. Ja wychodziłem i mówię, kurwa, nie było go. Wróciłem się, żeby mu go oddać i nie było go. Mówię, dobra, chuj. No poszedłem i schowałem mu do torby, do skarpetek. No i coś, tego kurwa zrobiłem. Znaczy, dobrze, ale mogłeś mu powiedzieć o tym, napisać. No napisałem mu. Można na chwilę wyjebać internet. Pa, dzwoni. No ale kurwa, no... Ja nie wiedziałem co gada. Nic się nie stało, przecież ma ten zegarek, kurwa, widzowie. Tutaj był ten sławny incydent z łysym pro. Musisz kurwa ściągnąć, ty mały jebany. Zobacz, kurwo, ty masz odwrotnie ramionczko kurwa od plecaka. Ale ty... Zaraz banwarda walę przez siebie, bo miałeś do gorączki. No ale co się dzieje? Łazić jak szuszfol kurwa jebany. Jeszcze w tych samych spodenkach od 17 dni. No bo kurwa, jest to spakowany tylko w walizkę. Nie. No, idziemy się zaraz spodenki kupić kurwa, bo przecież kurwa ten grubas też jest dobry, gdzie cię podrzucił kurwa. Miałeś do niego przejechać, a tu kurwa nocowanie utuszona, tu to, tu tamto. Ja pierdolę. Czemu te wszystkie kurwy zamiast po szkole wracać do domu, to siedzą w galerii, a o chuj to chodzi. No żeby spotkać na przykład takiego ciebie, żebyś powiedział tak, no siema. A ty się dalej kurwa nie ogoliłeś. No bo no kurwa, no bo nie mieszkam tu kurwa, no mam wyjebane. A to trzeba gdzieś zameldowany musisz być kurwa tutaj, żeby kupić sobie tą maszynkę do golenia, czy nie, co no kurwa? Nie, no nie, no ale nie miałem okazji, no kurwa kiedy. Jak, a wczoraj kurwa u Barbury pracy? Nie było okazji? No było. Ja pierdolę nic, tylko debil kurwa, idiota, śmieć kurwa, ja już nie wytrzymuję. Zaraz se pierdolnie z bungee, ale bez liny i będzie spokój. Jak chodzi ten dzianek? Normalnie przecież chodzi. Kurwa. Co kurwa? Jak on wygląda kurwa, nie wiem, to sobie zaraz sprawę teraz. Jakby grał kurwa w Lechu, w Młodzikach. No kurwa, McKenzie kurwa, Givenchy, kurwa, tutaj te tieny plusy. Ej, ty wyglądasz jakbyś psikał się Hugo Bossem. Ty wyglądasz jakby Hugo Boss się ruchał w dupę, kurwa. O, pasibus. Mogę zdjęcie? No pewnie. Kurde, Harry Potter ze mną robi zdjęcie. Dwa zestawy bungee. O, przepraszam panią. Ale słodkie, zabrał tutaj na randkę. Jaka słodka randka. Jejku. Co damy, Rysiu? No ja kocham tego tuszolka. To dla nas? Dla ciebie nie, kurwo. Dziadziuś jest taki kochany, Boże. On tak okazuje miłość. Śmieciu mały jest. Arek Milik. Na chuj ja się godziłem na tego Jeriala, to ja nie wiem. Bo ty podświadomie mnie sobie kochasz. Jak wnuczka. Jak u kurwa we wchodzi. Ile ma lat tuszol? 26. Ale nie wyglądasz na swój wiek. Wiem. Mam 18 lat, wyglądam na mniej, ale później będzie lepiej. Później będziesz miał tak jak ty. Kiedy dostajesz tą emeryturę w końcu? Ty będziesz kurwo rentę miał po tym streamie. Kocham cię i tak samo jak cię kocham, to mnie wkurwiasz? No wiem, Patryk. Przepraszam, że schowałem ci Rolexa do skarpetki w torbie. Ale po prostu nie chciałem się spóźnić ze streamem. Jak skredek, co? Ładnie mi obcięła, kurwa, ładnie wyglądasz. Nie, dobrze no, wyglądasz, no, świeżo. Jak wrócę w ogóle widzowie dzisiaj do domu... To matka będzie zikała z wymalowanymi ustami. To nie jest śmieszne, idioty, zajebane. Weź, kurwa. O, jest. Idę po jedzenie.
Wow. Żywy. Poszedłbym się wysikać, ale jestem pewien, że jak pójdę, to mi coś będzie zgrzebał żar przy tych obiecujesz. Tak samo jak się okazało z tym aperolem, kurwa, że mi dolałeś. Na filmie się dowiedziałem, że mi dolałeś, kurwa, do piwa. Nie pijesz już tego? Nie. Jadę się dzisiaj troszeczkę na niby. Ale obiecuję ci, że nic nie zrobię. Możesz się wysikać. Obiecujesz na życie twojej mamy, że nic nie będzie robił. No. Dobra. To ci mogę wołkać, bo jesteś małym synkiem. Zajeb mu mięso. Nie, no nie mogę, no przecież sięgnąłem na mamę. Sięgnąłem na mamę, Patryk. On ma telefon, jak chuj ogląda streama. Ja wiem, jedzenie lecz. On myślał, że jedzenie przyjdzie. Źle się z tym czujesz, że zrobiłem. Jeżeli tuż o to widzisz, to oddam ci swojego. Co to jest? Co? Już widzę, że tak go kurwa nie zostawiłem. Łeb ci zaraz rozjebię, przysięgam. To weź swojego, no. A przysięgałeś na życie mamy, więc twoja mama właśnie umarła i zostałeś sierotą, ty kurwa. Po to się posunął po prostu. Na kapsalę. Która? Długo będziesz to jadł? Nie już. Skończyłeś? Dziękuję. Zapadaj tornista, idziemy. No i smacznie było, bardzo. Bardzo dobre. Aż się nie spodziewałem. Mam chciał te spodenki kupić, kurwa, w ogóle, jak sierota. Nie, to są zajebiste spodenki, ale po prostu, kurwa... Co jest zajebiste w tych spodenkach? To zajebiste są, kolor jest zajebisty, krój jest zajebany. Są, kurwa, szmatą i przez 6 dni, kurwa, jebią? Czy co? Czy trzymają zapach? Twoim można, kurwa, podłogę co najwyżej wytrzeć. No. No twoje jak się browar albo, kurwa, kubek wódki wyleje, to przynajmniej nie będą ujebane. To prawda, to prawda. Chodź do trawie, to kupisz ten perfum. Kurwa, zajebiste. Jeden z lepszych perfumów, kurwa, z zami. Tak? Bogos Vibrant Leather. Kurwa, jak się otwiera. Kurwa. No. Ja mam swój, ale chuj tam, daj. Albo od ciebie wezmę, czekaj. No, pachnie tobą. Ale ładnie. Nie, no ja mam. Chyba Bigosem śpiewczysz. Ci pizdy. Pachnę, są chlorą. A ile kosztuje, bo się widzowie pytają? 115 zł za 100 ml. No kurwa, serio? No, trzyma długo, mega zajebisty. No, zawie trzymają długo perfumy. Co by można było mu tu odjebać? Kurwa, muszę szybko wymyślić coś. Tato, a mogę taką kurtkę? Co sobie kup, masz swoje pieniądze, wypierdalaj. Do syna przy kasie mówi ojciec tak. Mam swoje pieniądze, sobie kup, wypierdalaj. Musisz do Rossmana. No. Kupić żyletkę i obciąć, ogolić. Ogolić mnie? Tak. Tak? Nie, bo przytniesz mnie, kurwa. Ja cię przytnę. No jak chuje mnie przytnę. To co, gdzie teraz idziemy do tego? Do Rossmana? Kupić żyletkę. Ale ty mnie, kurwa, przytniesz jak chuj. I krem do golenia. A właśnie, ty musisz jakąś dupę poderwać. Dzisiaj? No jak? Nie ma problemu, to powiedz którą. Nie ma problemu? Nie. O, to jaka fajna przed nami. Zapłacę trochę później. Ale fajna. Kurwa, fajna jak nie widzisz. No, ale z tyłu fajna. Z tyłu fajna to jest multipla, kurwa. Dobra, my tak głośno, kurwa, to gadamy, że ona jak chuj to słyszy wszystko. Ona jak chuj to wszystko słyszała. Nie, bo miała te słuchawki. Tak? Tak. Śledzi bez kitu. Śledzi ją, patrzcie. Zboczeńca. Zboczeniec, jak ją śledzi, kurwa. Ty jesteś niebięty. Zawsze tak nie wiem, Bino. A dopiero teraz się zorientowałem, że faktycznie tak to wygląda. Przepraszam panie, wiedzą może pani, gdzie są pianki do golenia? Tak, to początek sklepu. Okej, dzięki. O, tu. Shaving gel. Kurwa, debilu. To jest do depilacji. Pianki do golenia, nie do depilacji. Żel do golenia. Ale to jest do nóg, do bab. A, do nóg, do bab. Tu są. O. Ultra sensitive. Bo wygląda, że był ultra sensitive. Dawaj taką, 5 zł. Jaki przystojny mężczyzna. Nie, już nie, bo rzucam palenie.
Że nie namówisz mnie szatanie do złodzieja. Nie chcę namówić. O, jaki footlocker tu jest wielki. Ja sobie pójdę do footlockera. Kupujemy jakieś buty. Ej, ja nie czaję generalnie tego. Tej mody. Nie czaję tej mody na żółte te. Żółte podeszwy. Kurwa, ja to myślałem, że będzie w Ameryce. Przyjdę tu Jordany, czwórki, wszystko. No to chuja w tym footlockerze. Test butów. Gdzie są up tempo? Co są? Buty takie up tempo. Ty masz co najwyżej down tempo. A Jordany jedynki chociaż wiesz jak wyglądają? Ty wyglądasz jak taki typowy kurwa uczeń pierwszej klasy o profilu informatycznym. A ty wyglądasz jakbyś chciał być lepszy w FIFA i się przebrałeś za kurwa Milika. Trzeba zrobić kiedyś taki dzień, że pójdziemy na Jerela i ty mi wybierzesz ciuchy kurwa. Jak się dobrze ubrać, a ja tobie... mógłbym cię ubrać w chuj. A ja ciebie nie, bym ubrał. Nie, to nie ma opcji. Nie, robimy nie. Tak nawzajem. Nie. Tak, tak. Czyli ja wiem jak ty mnie ubierzesz debilów, to jakieś kurwa... Jakieś różne spodenki kurwa, albo spodnie co jak noszą ci debile kurwa, poniżej dupy pas i chuj. Jakby byli gotowi kurwa do przyjęcia bolca w dupę. No to jest akurat fajne. Fajna piosenka. To dobra, no to chuj, no. No. Chciałbym kiedyś do niej poruchać. Kiedy ostatnio ruchałeś się Brzeska? A kiedy była twoja siara w Poznaniu? Bywa z 20 lat? 3 tygodnie temu, ja myślę. Myślałem, że lata. A jak kurwa, nie wiem, niedawno sobie. Ty to na komunie kurwa chyba. Jak wujek przyszedł z kopertą. O, tam jest to, po prawej. Tak, no tam gdzie ten dźwig. Kurwa. Nieźle na kota najechałeś, kurwa. Co ty debilu mówisz, kurwa? LOL! Darmowy parking. LOL, kurwa, czajcie. Gościu ma 30 lat i ty używa LOL dalej. Ja skaczę w plecaku. Co? Ja skaczę w plecaku. No ale czemu nie? No nie skoczysz w plecaku, bo on się kurwa rozłączy. Rozkurwi się stream cały, ja nie będę potem składał tego plecaka. Wytrzyma, wytrzyma. Kurwa, jak podskoczysz teraz w tym plecaku, to się rozłączy, a co dopiero skok na bungee, ty kurwa przygłupie. Nie, ja pierdolę. Chcesz to, ej, dobra, chcesz to se skacz, ale ja nie będę go składał, jak się rozłączy. Chcesz to skacz, ale ja tego kurwa składać nie będę. Ja, ty jesteś typowym starym. Maciu, gdzieś krzoki kurwa cię ogolimy w świecie. Nie możesz kurwa nieogolony pójść na bungee. Żartowałem, tak się to na pierwsze golenie tak musi być. Pierwsze twoje golenie, kurwa, jestem się dumny. Kurwa! Lala w chuj, czekaj. I teraz wyprostuj usta, normalnie zrób. Ej, ja wszystko z tobą robię pierwszy raz. Sługa też pierwszy raz po 18 zapaliłem z tobą. Na ruchanie nie licz, kurwa. Dobra, maszynka. Kurwa mać! Ona jest wypinana, spokojnie. Żeby pały kurwa nie przyjechały, tylko kurwa, bo nie wiem jak się wytłumaczyć. Jak ty mi usmarowałeś, przecież ja kurwa mam parę włosów. No tak się robi kurwa, debil. Ja mam parę włosów. Ale to co, muszę cię całego golić. Dobra, bo ty nie... Nie drgaj, bo cię przetnę, debilu, kurwa, nic ci nie będzie. To twoje kurwa picze kłaki. I gardło. Goli mnie w lesie i tak zrób. Topka idzie. Chuj mnie to. Zrób tak. I tak cię nigdy w życiu już nie zobaczę, więc chuj cię to przejmujesz. Gole go w lesie, widzi pani? Bo mówi, randkę zaraz ma. Kurwa, jakbyś na kempingu gdzieś był. Las kurwa, tu to cisza, spokój, ptaki kurwa ćwierkają. Kolejne wakacje kurwa, ledwo z Grecji wrócił, sobie na kemping pojechał. Ci gładki kurwa. Gładki w chuj jesteś, co? No. Nie? No, widziałeś chuj, kurwa? Basek. Weź najwyżej w t-shirt sobie wyciągnij, bo i tak będziesz miał pod bluzą, nie? Nie ma kurwa żadnego t-shirtu. Jaki masz t-shirt? T-shirt, kurwa. A co? A jak się mówi? No nie wiem, kurwa, koszulka. No to t-shirt, kurwa, bo koszulka to może być różna. Na ramkach, kurwa, zwykła. T-shirt, kurwa. Śmieciu jebane, ogoli się na łyso jeszcze tym, kurwa, czy co? Rośnie takie pokolenie zjebów, kurwa. Roszczeniowe skurwę syny. Git? Gizchu. No weź, spoczeńcu, stary. Ale ma kurwa tłuszka. Pokazuj im tak. Fajna pój, zdrowa. Taką mógłbyś zagadać, kurwa, nie? Masz łatwo facetem. Jakim facetem, jak tutaj stary był? No to tym bardziej.
No to od razu błogosławieństwo starego byś dostał. Zobacz, jak się obraca za tobą, się uśmiecha. Starego byś poprosił. Jak za dawnych czasów, kurwa. Tu, pana córka mi się podoba. Dałbyś mu 100 zł, kurwa, jako posag i chuj. Tak się kiedyś robiło. No wiem. Świnie dawali, kurwa, bo krowy. No posag trzeba było dać za dupę, no. Serio? Kurwa, miałeś historię polskiej śmieciu jebany w szkole, czy nie? Czy na wagary chodziłeś, kurwa? A ty za swoją pierwszą dupę co dałeś? Nic, wyruchałem ją. Wytrzyj ten ryj. Wytrzyj se twarz w piszy, ty chuj. Ja nie wiem, kiedy ostatnio słyszałem, że ktoś powiedział na koszulkę t-shirt. A jak się kurwa mówi, masz różne rodzaje koszulek, ty kurwa. Ci kurwo kopnę zaraz. A ty nie masz koszulki pod tym? Pod bluzą? Nie. Aha. No to ja nie wiem, kurwa, jak mam ci plecak. Ja mojej nie wsadzę tam, kurwa. Co? Pokaż, pokazuję widzom, kurwa, twój ryj. Dobrze wyglądasz, no. A czemu nie ubrałeś, kurwa, koszulki pod bluzę? No bo gorąco było. I się bałem, że będę... To po chuj bluzę brałeś, jak było gorąco, trzeba było w koszulce być. Miałem wszystkie brudne koszulki, dlatego nie wziąłem. No. A spodenki miałeś czyste? No właśnie nie, ale no to miałem bez spodenek iść. A co innych nie masz? No kurwa, no wszystkie brudne, no miałem 3 pary spodenek na wyjazd. Czyli to tutaj dzisiaj tracisz życie, tak? No nie gadaj tak, już się troszeczkę zestresowałem, to widzę. Ty ja jestem na 50%. Jesteś taki mały, kurwa. No, żebyś nie trafił i pierdolnął o ziemię. Dzień dobry. Witam serdecznie. Siema. Kto skacze? Ten oto. Ja. Powiedz mi, jaka jest szansa, że, nie wiem, może umrzeć? Wysoka. Co? No i to mi się podoba. Jestem świadomy, że skoki na gumowej linie bungee to sport ekstremalny, który wiąże się z ryzykiem i możliwością wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, za którą organizator nie ponosi odpowiedzialności. Aha. No przeczytałem. Ale jest duża szansa, że nie wróci, tak? Że będę miał spokój. Że będę miał spokój. Moja klasa. Nie będę ci mówiła, żebyś nie patrzył w dół i żebyś działał szybko, bo widzę, że chcesz się nakręcić, więc stój tam jak najdłużej, słuchaj. Okay, nakręć się strachem. Bylebyś tylko skoczył, bo to bylebyś się nie zesrał. Tak, dokładnie tak. Ja tego nie chciałam mówić. No i... O, ja się... No, no, to by... Widzów, oni wszystko właśnie, o nich można się wszystko spytać. Zapytaj ich w sumie jak się naprawia gumę, bo nie wiem. W sensie jaką? No bo naprawiałem dzisiaj gumę i nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ty chyba nie musisz popatrzeć. O Boże, dobra, idę. Powiedz, cóż, ostatnie słowa jakieś? Wypierdalaj. Dzięki. No? Sobie na krawędzi, tak żeby czubki palców wystały poza krawędź. A czubki, dobra. Tak, to jest w porządku. Ale to będzie przejebane, to. Okej, jeszcze tutaj. Okej. Tak, patrz, Rodek, tak pierdolisz, że wiemy. No zabrzmi pizdę, kurwa, dziadu ujebany, mnie nie stresuj. Okej, okay. Wejdź sobie. Bungę! Ej, ale obiecaj, że mnie nie zepchniesz tu, szo, proszę cię. Nie. Ej, dobra, mi to łeb, chuj mi to ryje łeb. Skakałeś kiedyś, nie? Nie. Okej, okay. No to zaraz poczułeś taki charakterystyczny... O ja pierdolę, dobra! Ci mówiłem? Radziłbym ci nie patrzeć w dół. Myślę, że to ci nie pomoże, jak będziesz patrzeć ej, w dół. Ej, tu jest przejebane! Aż się poplułem. Tak, radę. Ej, to jest swój przejebane, ej, to jest swój tak, przejebane. Okej. Okay. Nie zginasz łokci, ręce czas przed sobą, okej? Okay? Mhm. Kamera włączy ci przed skokiem, wtedy będziesz mógł sobie tam przeklinać do woli. Okej. Albo mówić, jak bardzo kochasz tuszola. Okej, no. Więc tak, jeżeli chodzi o postawę ciała, stoisz dokładnie tak jak teraz, słuchaj. Mhm. Nie zginasz kolan, nie skaczesz na nogi. Ja ci odliczę 3, 2, 1 bungee, a ty na hasło bungee tylko przechylasz do przodu jak ścięte drzewo, dobra? O kurwa, no nie dobra. Skaczesz, tylko przechylasz. No dobra. Ale chuja, cel jest taki, żebyś stąd doleciał do jeziora. To musisz daleko wybić. Tak. Co to kurwa jest? Ej, gruby nie ma chuja, żeby to zrobił. A ile waży bandura teraz? 114. No to lajtowo go puścimy. Teraz spójrz wysoko w górę. Jeszcze wyżej. Emo, chłopie! Chuj, nie? Chłopo, no, stąd patrz. Weź, kurwa, nie wrzucaj tego nawet, nie? Jaki głupek jebany! Ronek, no. Muszę musisz teraz pozdrowić Wickę Banshee i jej mamę. Pozdrawiam Wickę Banshee i jej mamę. Okej, okay, serdecznie. Tak, wyciągnij prawą rękę przed siebie. Okej, okay. Tylko wyprostuj kolana, bo masz zgięte. No. Okay, super. Wyciągnij prawą rękę przed siebie. No. Dołóż lewą rękę. Okej, okay, super. Nie, ale nie, kurwa, nie spychaj mnie za... Bo kurwa, dostanę jakiegoś, nie wiem, ataku. A spójrz w dół. Jak tam? Nie, Słuchaj, będzie dobrze, nie?
Okej, no to możesz kogoś pozdrowić, słuchaj, przed skokiem. Widzów pozdrawiam serdecznie i mojego dziadka Tuszolo. Pozdrawiamy widzów. To co, wyprostuj łokcie? Ja odliczam na hasło bungee, się tylko przechylasz jak ścięte drzwi. O kurwa, o ja kurwa! Na hasło bungee lecisz, okej? Okay? O kurwa! 3, 2, 1, bungee! Dobra! O kurwa! Kurwa, wow! Co tu się odpierdala? Ej, dobra, to jest jakieś w chuj pokurwione przeżycie. To jest jakieś w chuj pojebane przeżycie. Nigdy więcej, nigdy kurwa więcej nie chcę tego doświadczyć. O ja pierdolę. Coś mi się, oj kurwa. O ja pierdolę. Żyję, no. O kurwa. Ostrożnie. Okej. Ale to było... To było w chuj jakieś przejebane, dziwne uczucie. To było w chuj pojebane. Mega dziwne... To jest, ja nie wiem. Nigdy w życiu czegoś tego nie doświadczyłem. No ciężko opisać to. No bo nie powstałeś tam na górze, jednak szybko. No, szybko poleciałem. Dobra, plecak przeżył. Plecak przeżył. Ej, najbardziej przejebane było jak się przechyliłem i się chciałem cofnąć, ale już nie mogłem. Nie ma wyjścia już wtedy. Ryan, widziałeś, plecak wytrzymał. Brawo, kurwa. Jak będziecie tam w promocji jakieś tam używać jego tego nazwy, to Włonek przez L. Włonek? Włonek, bo oni tak R nie ma. O mega, ty kurwa. Dzięki, chłopaki. Ja wrzucam, słuchaj. Dobra. Zajebiste to było. To jest certyfikat dla ciebie, jest wykonany skok. Gratuluję. Dzięki. Zachowaj to sobie, bo ty masz na zniżkę. Jak przyjdziesz, pokażesz ten certyfikat, albo jego zdjęcie, wskażesz za stówkę. On nie ma chuja, żeby on skoczył, ale... On się ostra. On się ostra, no. To jest taka pipa. Ej, a tam co jest? To po prawo to jest saneczki, tor saneczkowy taki. A jedziemy tam? Możemy, no, tylko musimy autem pojechać. Teraz jako jedyny masz certyfikat bungee ze wszystkich. Skitu. Ty faktycznie, kurwa. Skitu. Ja bym te plecy nie jebały, to skoczyłbym też, kurwa, bo fajnie tam do góry było. No. Nie, bo serio, boję się, że coś mi jebnie. Zostawię i skończę, lata jeszcze kurwa, bez schraczki do stoku. Skończę, kurwa, na wózku i na chuj mi to. Kto mnie będzie wnosił, kurwa. Tak ja nawet dupy nie mam. Przejebane, jakby ty, kurwa, wyobrażasz sobie sytuację, że, kurwa, tracisz udział w nogach? Od jutra na przykład? No, nie, właśnie przejebane sobie... w chuj. Nawet sobie nie chcę tego wyobrażać. Zobaczcie się, że życie zmienia, kurwa. I weź znajdź dupę, która będzie z tobą szczęśliwa i nie czuj się stary ciężarem, nie? Nie, no bez przesady, kurwa. No nie, no masz, tak, no ja znam, bo mam w rodzinie, kurwa, taki przypadek i w chuj właśnie mówi, bo to moja ciocia akurat. I mówi właśnie, że ona się tak czuje i w ogóle w chuj cały czas musi do psychologa zapierdalać. No, bo to psycha siada w chuj przecież, no, nie? Ale to nic no, dziwnego, no, jak, kurwa, ci no się, tak. Się tak zmienia, to... No ja też bym się tak czuł, nie? Ja to bym się do Holandii przeprowadził, bo tam dla niepełnosprawnych są bony na kurwy. Naprawdę. Raz w miesiącu chyba ten, od rządu dostają i mogą sobie iść pociupać, kurwa, normalnie. A dla emerytów też mają zniżki rencistów? Nie mam pojęcia, nie byłem w Holandii, no, ale jadę w 10 grudnia do Holandii. To zobaczymy. Sprawdzę, kurwa. Wiesz, ale tam jeśli chodzi o te kurwienie się tak dalej, to na pewno jest to w chuj lepiej zrobione, no bo jak masz to legalne, kurwa, to te kurwy mają i opiekę zdrowotną i wszystko, to są zdrowe, przebadane, jest, kurwa, kulturka. A tutaj jedziesz na towarowo, mi się okazuje, że Lacha ma kutasa i potem musisz wyczekać, ona cię nagrywa, kurwa. Bez kitu w sumie. Ty, ja mam jakąś twoją, kurwa, tą legitymację, kurwa, rozjebaną. Szczurek! Nie pokazuj! Dowód swój pokaż, kurwa, 60-letni, co jak byłeś, kurwa... Na lotnisku to dziadek przed tobą, co ma 80 lat, miał taki sam dowód jak ty. No kurwa, nie obraca się z tym plakatem, tu pokaż do kamery, nie wstydź się z tego ryja, kurwa. Zapytałbyś Łukasza, skąd t-shirt ma? Skąd masz t-shirt? Patrzcie, jak mu dupkę opila, kurwa, spodenki. Ale jakby trzeba było spierdalać przed psami czy coś, to kurwa, człowieku... Chwila, moment, kurwa, pa, nie bez ma, kitu, kurwa, ty. Kurwa, ty byś się wypierdolił prędzej te swoje pory. Co ty pierdolisz? A spierdalałeś kiedyś przed policją? Tak. Ja też, no. Tu powstaje ski trainer dla autystyków. Coś dla ciebie, Tuszo.
Tu szorupokę jak gówno łopatą wpierdalasz. Kurwa, co to jest, o chuj tu chodzi w ogóle? Jaki kontekst? Jaki kontekst? W szkole cię pewnie biją, kurwo. Stary ci zabiera kanapki. Tor saneczkowy, ten grinnie? No, to co tam jest tam, to. A są zniżki dla rencistów? Zamknij pizę. Panie kochany, gdzie mi chodzi na tą kolejkę górską? Tutaj. Tu? Tak, zaraz do was wejdę, do was puszczę. A to ergonomiczne, bo dziadek ma problem właśnie z plecami. Siadasz tu, pa, się ładnie zapniesz. Nie, ja tak nie siadam, nie ma opcji. Siadaj tu. Ja tak nie siadam. Ja pierdolę, nie. Ale fajnie. I teraz opowiem ci tą historię. No. Wiesz, miałem tak, że rodzice mnie zabrali na narty. Miałem z 8 lat chyba i wzięli mi typa, co mnie uczył, nie? No. I wiesz, jak gościu cię uczy, to jest za tobą. I ty masz takie małe narty, on ma te wielkie i tak uczy cię mniej więcej jak się jeździ. No. I on był za mną tak jak ty. I jak wjeżdżaliśmy do góry, to jest taki ten, co się łapiesz za to i cię wciąga do góry, jak to się nazywa. Gwiazdor. Nie. Za szmaty cię wciąga do góry i do wora wsiada. Wyciąg, no. Przepraszam. Kurwa. Ja mnie plecy jebią, tu jakiś debil to wymyślał. No. Mówiłem, że ma być ergonomiczne dla dziadziusia. No i na tym wyciągu. Wstrzyma mi się, kurwa. Na tym wyciągu jak byliśmy. No weź! No ale ślicznie pachnie. No weź! Malutki. No weź, przestań kurwa. Czekaj tutaj. Na samej górze się zabawimy. No proszę cię, przestań kurwa. Pięknie pachnie. Spokój, ja skocę. Jeszcze wódą powinno od ciebie dawać kurwa. O kurwa. Oj, ja się czuję, że mi się wyjebiem, czy to jest dla dzieci, jak chuj, a my kurwa... Zaraz, ej, zobacz. Dobra, co to kurwa jest? Kurwa, ej, wyjebiemy! Ej, wy chuj... Na pewno się będzie trzymać tego? Ja myślę, że my się wyjebiemy z tego! Ale to zapierdala, ty! To my się... My się z tego wykurwimy, na pewno! Zwolnij, kurwa, było napisane! Chuja, pełna pizda, kurwa, bokiem! Ej, my... Każesz zwalniać na zakrętach. A ciekawe, czy ktoś wypadł kiedyś. Jak chuj. Spinaj się jak na motorze w prawą stronę teraz. O kurwa, zaraz. Ale przeciążenia. I teraz tu. I kurwa lewo. Ja pierdolę, dobra. Prawo. O kurwa. Co hamuje? O ja pierdolę. I na prawo wyskakujcie. Dziusio mi się podobało. Kurwa, myślę, że dłuższe to będzie, ale fajne było. To tak samo moja laska raz powiedziała w tym ruchaniu. Myślała, że to dłuższe będzie. Ale fajnie. Ale fajnie było. A tu jest jeszcze jedno coś, nie? To w tej rynnie chyba czy coś. No, możemy to spróbować. No i wracając, jak wjeżdżaliśmy na tym wyciągu, nie? To on był tak blisko mnie i tak mnie trzymał przy sobie i czułem, jak mu stoi fiut temu typowi. To był jakiś stary dziadek. I dopiero po kilku latach sobie zdałem sprawę, o chuj chodziło z tym. Bez beki, to było w chuj pojebane, te kurwa. No, a ja wtedy nic nie powiedziałem rodzicom. Aha, serio tak było. No, nieprzyjemna sytuacja. To siadajcie na koleczki. Kurwa, mi coś pękło. Ej, dobra! Ja wejdę do przodu? Nie, samo mnie wciąga, dobra. Ej, dobra, ej, czemu tu nie ma pasów wpływa? Przecież ja... Co to? Coś mi wypadło? Co to było? Ej, ja nie mogę się przychylić! Ej, kurwa, kręgosłup mnie boli! Ej, czemu to tak się kurwa... Ej, tu nie ma... Ej, o co tutaj chodzi? Ja spadam do tyłu, kurwa! Ej, wyjebie się! Ej, nie, ej, kurwa, muszę się trzymać za hamulec! Ej, spadam, kurwa, spadam do chuja! To jest w chuj... To jest w chuj stromy! Ja się w chuj muszę... O Jezus! Jademy! Jedź, bo ja się boję za tobą zagłowywać! Jedź, kurwa, pełna pizda! Ona będzie wyhamuje! Kurwa! Nie, zabijemy się, zabijemy się! Debil! Debil!
dynamiczny! O kurwa, prawie wypadłem! Prawie, oła! Ale kolanem przytarłem! Ale kolanem przytarłem! Oła! O ja pierdolę! O ja pierdolę! Dobra, co tu się dzieje? Kurwa, to jest mostek? To jest mocniejsze! To było lepsze. Ja prawie się wyjebałem z tego, bo się tak. Oj, no ja też. A ja tak kolany przytarłem. Co teraz? Chyba nie wiem właśnie. Dziękuję. I teraz oby fajna babka tutaj nam dawała jedzonko. Bo ja tutaj zagaduję. Zagadujesz? Zagadujesz, że mam te? O, ta, żeby o, podeszło. Ta by się nadała do ciebie. Jak chłopak, to też zagadam. Dobra. O której kończysz, słodziutki? Cześć, słońce, o której kończysz? Zapytam się. Dzień dobry. Cześć, słońce, o której kończysz? No. Nie wiesz? No na pewno wiesz. Miłego dnia. Chyba kosza dostałeś. Kosza dostałem. Ty możesz freestylować teraz. Ale Bronek, freestyluj. Przecież jakiś beat. Musisz freestylować całą drogę. A ja nie umiem freestylować. Ja nie umiem, dobry jesteś. A to boom bap jakiś stary. Jaki co? Jakiś boom bap stary. Dziadek McFlurry i Kisiel. Dobra, ej. Ej. Jaki typowy beat. Jadę z dziadkiem autem, to jest prawda. Ja pierdolę, ale leci kurwa farsa. Lecimy se dalej, dalej nielegale. To jest prawda, lecę dalej. Ej, kurwa, obczaj moje flow tutaj, ziomku. Lecę sobie kurwa, jakbym leciał tu od wtorku. Taka jest prawda, ja pierdolę. Ale kurwa zajebałem tutaj sztorę. Niezła idzie tutaj dupa, już ma kurwa jej dosyć. Zaraz jej wyjebie lapsa, no i będzie tutaj o kurwa dosyć będę miał tego ta mój kolego. Ej, ej. Będę miał dosyć i to jadę. Ja pierdolę, ale idzie kurwa szpadel. Już nie mogę patrzeć na tą dupę. Zaraz jej wyjebie, no i będzie super. Lecę sobie tu z tuszolem, no i kurwa jadę. Ile się kurwa nie wyjebałem. Taka prawda, taka prawda, ej, ej, taka prawda, taka prawda. Byliśmy se w maku, no i zjedliśmy maktury. Ja pierdolę, ale kurwa lędą szczury. Niezły freestyle, to jest wariacie. Mam t-shirt kurwa po tacie. Co tam jeszcze zostało z tego? Ej, dobra. Jadę sobie z dziadkiem, byliśmy na wavesach. Ich nie było kurwa, ale kurwa Grecja. Nieźle tu wjechała, ziomek ale pała. Mi tutaj stała, niezła tutaj baba się nie rozjebała. Bo to dobra jest kochanka, zaraz jej zajebie kurwa tutaj z kolanka. Dziadu biegnie przez ulicę, ja pierdolę. Ale ma tutaj cyce, obwisłe jak na stare lata. Dziadek sobie idzie, ale kurwa już nie lata. Wisi mu fiut, stary kurwa glut. Ja pierdolę, ale leci kurwa chuj. Ej, ej, ej. I se jedziemy, tutaj Shell naprzeciwko. Ja pierdolę, ale zjeby. Tutaj siedzą, piją sobie piwo. A my jedziemy kurwa podbijać. Ja, podbijać. No i tyle. Wjechał freestyle. Pozdrawiam. Właśnie ta, Poznań 2023, skurwysyny. Jak widzowie oceniacie? To musisz tak, ja pierdolę, co tu się odpierdala. Za fraki wyciągnie mnie moja stara i tego jest po to radar, kurwa. Remember those walls I built, but they tumbled down. And they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. Every day I'm looking down, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. You're my saving grace.
powoli. No. Bo się zbliżamy. Widzowie, widzowie, widzowie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiejszego streama. Dziękuję ci, Tuszy, że byłeś ze mną. Dzięki. Żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za obecność. Trzymajcie się.